Model cząstki w pierścieniu opisuje na przykład benzen. Idea jest taka, że ograniczamy występowanie cząstki do okręgu w przestrzeni. Potencjał zrównania Schrödingera, który miałby wymusić na cząstce takie zachowanie, będzie równy 0 wszędzie na okręgu. Czyli dla R równego ustalonemu wielkiemu R i teta równego pi drugich i nieskończoność wszędzie poza okręgiem. Z kolei Laplacian, który we współrzędnych sferycznych składa się z trzech wyrażeń, uprości się do ostatniego, ponieważ biorąc pod uwagę te nasze ograniczenia, pierwszy człon i drugi znikną, bo pochodna po stałej, zarówno tutaj po R, jak tutaj po teta, jest równa 0. Co więcej, w tym trzecim członie, podstawiając też już ustalone R i teta, dostaniemy taką ostateczną postać Laplacianu, no, równą 1 nad R kwadrat razy druga pochodna po fi. To z kolei da nam ostateczną postać Hamiltonianu przemnożoną po prostu przez kwadrat h kreślonego nad 2m. I tutaj zauważymy, że jest to tylko lekko zmodyfikowana postać Hamiltonianu z modelu nieskończonej studni potencjału.